ten trudny czas jesienno-zimowy to także czas, kiedy powinniśmy zwracać uwagę na siebie nawzajem. Mam tutaj na myśli zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami. Pieszych prosimy o noszenie elementów odblaskowych, które znacznie zwiększają widoczność na drodze i kierowca pojazdu ma dużo większe szanse, żeby taką osobę zauważyć, niż kogoś, kto jest ubrany na ciemno i w porze wczesnoporannej porusza się po drogach. Dlatego też powinniśmy wszyscy zadbać o nasze bezpieczeństwo. Natomiast kierującym przypominamy o konieczności zachowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa, zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych, zwłaszcza w rejonach skrzyżowań. Dzisiaj prowadzone są na naszym terenie działania właśnie pod kątem ochrony tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego, a więc osób pieszych, rowerzystów, motocyklistów. Zima coraz bliżej, gołoleć w sumie też, więc i przy takich może przypomnienie o tym, żeby kierowcy zachowywali szczególną ostrożność i dojęli tę nogę z gazu jednak. Za każdym razem zachęcamy kierujących do tego, aby dostosowali prędkość do natężenia ruchu, ale także do warunków panujących na drogach. Już niestety musimy się przestawić z tego letniego stylu jazdy na styl jesienny, a być może wkrótce nawet i styl zimowy. Dlatego też zachęcamy do tego, aby wcześniej wyjeżdżać z domu, aby tego straconego czasu nie nadrabiać na drogach, ponieważ miejscami może być już ślisko. Pamiętajmy, że na mokrej nawierzchni, a kiedy teraz mamy spadające liście, to również mogą one powodować, że ta przyczepność pojazdów będzie trochę gorsza, więc ta droga hamowania z pewnością się wydłuży. Dlatego też zwiększmy dystans od poprzedzającego nas pojazdu, zdejmijmy nogę z gazu.